Lider jest jeden i to od dłuższego czasu. Mowa o najlepszej szkole w województwie śląskim. Najlepsze liceum jest w Bielsku-Białej, a przynajmniej tak wynika z tegorocznego rankingu perspektyw. Jeżeli chodzi o szkoły techniczne, najwyżej w rankingu znalazło się technikum numer 4 z Jastrzębia-Zdroju. Jakie to szkoły i jaka jest ich recepta na sukces, to sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. Za najlepsze liceum w regionie uznano 5. liceum ogólnokształcące w Bielsku-Białej, a na to, że jest najlepsze, zdaniem uczniów nie wpływają tylko i wyłącznie wyniki egzaminów czy konkursów. Myślę, że jest przyjazna. Jest przyjazna przede wszystkim właśnie przez tą naszą działalność samorządu, przede wszystkim przez to, że mamy bardzo dobre stosunki z dyrekcją, przez to, że mamy niesamowite grono pedagogiczne. Naprawdę są to nauczyciele nie tylko, którzy dobrze uczą, ale również tacy, którzy bardzo mocno pomagają uczniom. To nie pierwszy sukces 5. liceum ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Od kilku lat szkoła jest liderem rankingu w regionie. W kraju sklasyfikowano ją na 23. miejscu. Byłem zaskoczony. I tak, i nie, bo tak dlatego, że kolejny raz utrzymanie się na pozycji lidera to nie jest prosta sprawa, a nie, bo liczyłem na to, że jednak nasi uczniowie dalej będą najlepsi i dalej będą w najlepszej szkole na Śląsku. Z kolei wśród techników za najlepsze w województwie uznano technikum numer 4 w zespole szkół numer 6 w Jastrzębiu-Zdroju. To nie jest nasz pierwszy sukces, więc te kolejne sukcesy jakby przyjmuje się już może z mniejszym zaskoczeniem, ale zawsze jest to dla nas radość i jakieś podsumowanie też naszej pracy wszystkich i uczniów i nauczycieli. Kryteriami ocen w rankingu były m.in. wyniki matur zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, czy nagrody w olimpiadach międzynarodowych.